W Muzeum Narodowym Ziemi Przemyskiej odbyła się multimedialna prezentacja poświęcona wieloreligijnej i wielokulturowej tradycji świąt na Kresach. Temat spotkania jest między Chanuką, pasterką a Jordanem, czyli mówi o obchodzeniu świąt przez różne społeczności, różne wyznania na Kresach. Jak wiemy, w Przemyślu sentyment do Kresów, do Lwowa jest bardzo silny, bardzo mocny. Na tym sentymencie, na tym historii, na tych wspomnieniach już wyrasta któreś pokolenie i my jako muzeum wielokulturowe, Muzeum Historii Ziemi Przemyskiej, właśnie chcemy tą tradycję kultywować. Chcemy poprzez organizowanie takich spotkań, takich imprez pokazywać życie na Kresach, historię Kresów, tradycje, obyczaje, religię. Opowiadał o niej Tomasz Kuba Kozłowski z Domu Spotkań z Historią w Warszawie. Popularyzator dziedzictwa historycznego i kulturowego dawnych ziem wschodnich Rzeczypospolitej. Autor wystawy i albumu Świat Kresów. Dzięki jego wizycie muzeum wzbogaciło się o stambułki staszowskie. Wszystkie są sygnowane, pochodzą z warsztatu staszowskiego rodziny Kinsterów, jednej z popularnych wytwórni fajek. Rodzina Kozłowskich po II wojnie światowej została wypędzona z Kresów i przez pewien czas przebywała w Staszowie. Stambułki są częścią pięknej polskiej tradycji, a przede wszystkim przez wiele lat były rodzinną pamiątką rodziny Kozłowskich. Panie dyrektorze, bardzo proszę w imieniu mojej mamy Izabeli Drzewickiej-Kozłowskiej przyjąć ten podarunek. Ale to, co było cechą charakterystyczną dawnych ziem wschodnich Rzeczypospolitej, Kresów, to było wspólna tradycja obchodzenia świąt. Rzecz, którą my dzisiaj znamy w postaci odgórnie dekretowanych tygodni modłów o jedność albo tygodni ekumenizmu, wynikających bardziej z poprawności politycznej. Kiedyś wynikało to z naturalnego sąsiedztwa, szacunku dla wielkiego wydarzenia naszych sąsiadów. Zwyczaj odwiedzania kościołów katolickich przez prawosławnych i grekokatolików w okresie katolickiej Wigilii i Świąt Bożego Narodzenia, a potem rewizyt w cerkwiach grekokatolickich i cerkwiach prawosławnych przez katolików do znanych sanktuariów religijnych, które mieściły się w województwie lwowskim, tarnopolskim czy stanisławowskim, pielgrzymowali nie tylko wyznawcy, a to prawosławia, a to grekokatolicyzmu, a to katolicyzmu. Słynne sanktuarium w Kochawinie, niedaleko Stryja, gromadziło w lecie, kiedy przychodził czas odpustu, wiernych, nie tylko katolików, ale kilkadziesiąt pielgrzymek przyprowadzali duchowni grekokatoliccy. Rzecz, która dzisiaj wydaje nam się zaskakująca, bo trauma II wojny światowej, dramatyczne wydarzenia, a konflikty przykryły ten okres, kiedy religie potrafiły się nawzajem szanować. Będę tutaj pokazywać historię obchodów święta Jordanu, w którym uczestniczyli nawet żydowscy rabini. To najlepiej pokazuje, jak bardzo te wspólnoty umiały w chwilach najważniejszych, bo takich było w ciągu roku w miasteczku, raptem kilka, obchodzić je wspólnie. Wszyscy, którzy tego popołudnia zebrali się w sali widowiskowej Muzeum Narodowego Ziemi Przemyskiej, mieli okazję wysłuchać wielu relacji znanych postaci oraz mieszkańców miasteczek i wsi wspominających święta na Kresach w końcu XIX i na początku XX wieku. Obrzędy i tradycje związane z żydowskim świętem Chanuki, katolickimi i zazwyczaj polskimi świętami Bożego Narodzenia oraz obchodzonymi uroczyście przez wyznawców wyznania grecko-katolickiego i prawosławnego świętem Jordanu.